Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 107 odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 70. Racz mnie wybawić, o Boże, Panie, pośpiesz mi na pomoc. Niech się zawstydzą i okryją rumieńcem ci, którzy czyhają na moje życie. Niech się cofną okryci wstydem ci, którzy zniedoli mojej się weselą. Niechaj odstąpią okryci hańbą, którzy mi mówią ha-ha. Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, co Ciebie szukają. Niech zawsze mówią Bóg jest wielki ci, którzy pragną Twego wybawienia. Ja zaś jestem ubogi i nędzny. Boże, pośpiesz do mnie. Ty jesteś wspomożycielem moim i wybawcą. Nie zwlekaj, o panie. Przed nami kolejne rozdziały pierwszej księgi Samuela: Od czwartego do siódmego. Słowo Samuela było kierowane do całego Izraela. Izraelici wyruszyli do walki z Filistynami. Rozbili oni obóz koło Eben Haezer, natomiast Filistyni rozbili obóz w Afek. Filistyni ustawili szyki bojowe przeciw Izraelitom i rozgorzała walka. Izraelici zostali pokonani przez Filistynów, także poległo na pobojowisku na równinie około czterech tysięcy ludzi. Po powrocie ludzi do obozu starsi Izraela stawiali sobie pytanie, dlaczego Pan dotknął nas klęską z ręki Filistynów? Sprowadźmy sobie tutaj Arkę Przymierza Pańskiego z Shiloh, ażeby znajdując się wśród nas, wyzwoliła nas z ręki naszych wrogów. Lud posłał więc do Shiloh i przywieziono stamtąd Arkę Przymierza Pana Zastępów, który zasiada na cherubach. Przy Arce Przymierza Bożego byli tam dwaj synowie Helego, Hofni i Pinchas. Gdy Arka Przymierza Pańskiego dotarła do obozu, Wszyscy Izraelici podnieśli głos w radosnym uniesieniu, aż ziemia drżała. Kiedy Filistyni usłyszeli głos okrzyków, mówili: Co znaczy ów głos tak gromkich okrzyków w obozie izraelskim? Gdy dowiedzieli się, że arka pańska przybyła do obozu, Filistyni przelękli się. Mówili: Bóg przybył do obozu. Mówili: Biada nam. Nigdy dawniej czegoś podobnego nie było. Biada nam! Kto nas wybawi z mocy tych potężnych bogów? Przecież to ci sami bogowie, którzy zesłali na Egipt wszelakie plagi na pustyni. Trzymajcie się dzielnie i bądźcie mężami Filistyni, żebyście się nie stali niewolnikami Hebrajczyków, podobnie jak oni byli niewolnikami waszymi. Bądźcie więc mężami i walczcie. Filistyni stoczyli bitwę i zwyciężyli Izraelitów, także każdy uciekł do swego namiotu. Klęska to była bardzo wielka. Zginęło bowiem 30 tysięcy piechoty izraelskiej. Arka Boża została zabrana, a dwaj synowie helego, Hofni i Pinchas, polegli. Pewien człowiek, beniaminita, uciekł z pola walki i dotarł jeszcze w tym samym dniu do Silo. Ubranie miał podarte, a głowę pokrytą ziemią. Kiedy nadszedł, Heli siedział na swym krześle przy drodze, wyczekując. Niepokoił się z powodu Arki Bożej. Gdy człowiek ten przyszedł, aby donieść miastu o tym, co zaszło, całe miasto podniosło krzyk. Heli, posłyszawszy echo tego krzyku, zapytał: Co oznacza ten zgiełk tłumu? Człowiek ów pośpieszył i przybywszy opowiedział Helemu. Heli miał wtedy dziewięćdziesiąt osiem lat. Był ociemniały, nic już nie widział. Człowiek ów rzekł do Helego: ja jestem tym, który przybył z pola walki, z pola walki dziś uciekłem. Cheli zaś zapytał: Cóż się stało, mój synu? Zwiastun odpowiedział: Izraelici uciekli przed Filistynami, naród zaś poniósł ogromną klęskę. Zginęli dwaj twoi synowie, Chofni i Pinchas. Arka Boża została zabrana. Na wzmiankę o Arce Bożej Heli upadł z krzesła do tyłu na krawędź bramy, złamał sobie kark i umarł. Był to bowiem człowiek stary i ociężały. Sprawował on sądy nad Izraelem przez czterdzieści lat. Jego synowa, a żona Pinchasa, będąc brzemienną i bliską porodu, gdy tylko dowiedziała się, że Arka Boża została zabrana, że jej teść i mąż umarli, Skuliła się i porodziła, bo przyszły na nią bóle porodowe. Gdy konała, mówiły do niej kobiety, które ją otaczały: Nie bój się, przecież urodziłaś syna. Nie odpowiedziała jednak, nie zwróciła nawet na to uwagi. Chłopca nazwała Ikabot, mówiąc: odstąpiła sława od Izraela z powodu zabrania arki Bożej oraz śmierci jej teścia i męża. Powtórzyła, Odstąpiła sława od Izraela, gdyż arka Boża została zabrana. Tymczasem filistyni zabrawszy arkę Bożą zanieśli ją z eben haezer do Aszdodu. Wzięli następnie filistyni arkę Bożą i wnieśli do świątyni Dagona i ustawili przed Dagonem. Gdy wczesnym rankiem mieszkańcy Aszdodu wstali i weszli do świątyni Dagona, Spostrzegli, że oto Dagon leży twarzą do ziemi przed arką pańską. Podniósłszy Dagona, znów ustawili go na jego miejscu. Ale gdy następnego dnia wstali wczesnym rankiem, zauważyli, że Dagon znów leży twarzą do ziemi przed arką pańską, a głowa Dagona i obydwie dłonie leżały odcięte na progu. Na swoim miejscu pozostał jedynie tułów Dagona. Dlatego właśnie kapłani Dagona i wszyscy wstępujący do domu Dagona nie nadeptują na próg Dagona w Ażdodzie do dnia dzisiejszego. Ręka pańska zaciążyła nad mieszkańcami Ażdodu i przeraziła ich. Ukarał on guzami tak mieszkańców Ażdodu, jak i jego okolic. Mieszkańcy Ażdodu, widząc, co się dzieje, oświadczyli: Nie może zostać arka Boga Izraela wśród nas. Gdyż twarda się okazała ręka Jego nad nami i nad Bogiem naszym, Dagonem. Zwołali więc do siebie zebranie wszystkich władców filistyńskich, pytając: Co mamy uczynić z arką Boga Izraela? Odpowiedzieli: Arkę Boga Izraela trzeba przenieść do Gat. I przeniesiono tam arkę Boga Izraela. Gdy tylko ją przenieśli, Ręka Pana dotknęła miasto, wzbudzając wielki popłoch wśród mieszkańców miasta. Poraziła tak małych, jak i wielkich, wystąpiły na nich guzy. Wysłali więc arkę Bożą do Ekronu. Gdy arka Boża miała przybyć do Ekronu, zawołali jego mieszkańcy: Przynieśli mi arkę Boga Izraela, aby mnie i lud mój oddać na zatracenie. Przez posłańców zwołali wszystkich władców filistyńskich. Powiedzieli do nich: Odeślijcie arkę Boga Izraela, i niech wróci na swoje miejsce i nie naraża na śmierć mnie i mego ludu. Popłoch bowiem ogarnął całe miasto bardzo tam zaciążyła ręka Boga. Ci, którzy nie umarli, byli dotknięci guzami błagalne więc głosy wznosiły się z miasta ku niebu. Przez siedem miesięcy arka pańska znajdowała się na ziemi filistyńskiej. Potem zwołali Filistyni kapłanów i wieszczbiarzy, mówiąc im, co robić z Arką Pańską? Wskażcie nam, w jaki sposób mamy ją odesłać na miejsce. Odpowiedzieli: Jeśli macie odesłać Arkę Boga Izraela, nie odsyłajcie jej z niczym. Koniecznie trzeba dołączyć do niej dar pokutny. Wtedy wyzdrowiejecie i dowiecie się, dlaczego nie odstępuje od was Jego ręka. Zapytali się, jakiż dar mamy złożyć. Odpowiedzieli: Według liczby władców filistyńskich, pięć guzów złotych i pięć myszy złotych. Ta sama bowiem plaga dotknęła was jak i waszych władców. Sporządźcie podobizny guzów i podobizny myszy, które niszczą kraj, a oddajcie cześć Bogu Izraela. Może odejmie rękę swą od was, od bogów waszych i od waszego kraju? Dlaczego upieracie się w sercach waszych tak, jak upierali się Egipcjanie i faraon? Czy nie pozwolili im odejść dopiero wtedy, gdy ich pan ukarał? Teraz więc weźcie i przygotujcie nowy wóz i dwie mleczne krowy, które nie miały na sobie jarzma. Zaprzęgnijcie krowy do wozów. A cielęta od nich odprowadzicie do obory. Weźmiecie potem Arkę Pańską i umieścicie ją na wozie, a wyroby ze złota, które oddać macie jako dar pokutny, umieścicie w skrzynce obok niej i tak poślecie ją w drogę. Zwrócicie jednak uwagę na to, jeżeli skieruje się ona do swego kraju, to jest do Betrzemesz. Wiedzcie, że to on sprowadził na nas nieszczęście. A jeśli nie, to będziemy wiedzieli, że nie jego ręka nas dotknęła, a to, co się stało, było przypadkiem. Ludzie uczynili w ten sposób. Wzięli dwie mleczne krowy i zaprzęgli je do wozu. Cielęta od nich zatrzymali w oborze. Arkę pańską umieścili na wozie, a także skrzynkę ze złotymi myszami i z podobiznami swoich guzów. Krowy poszły prostą drogą w kierunku bet a idąc tą samą drogą i rycząc, nie zbaczały ani w prawo, ani w lewo. Filistyńscy władcy zaś szli za nimi aż do granic bet -Szemesz. W Bet-Szemesz na równinie odbywały się żniwa pszeniczne. Podniósłszy oczy, żniwiarze dostrzegli arkę i uradowali się jej widokiem. Wóz dotarł na pole Jozłego z Betrzemerz i tam się zatrzymał. Leżał tam wielki kamień. Wóz drewniany porąbano, a krowy złożono Panu na ofiarę całopalną. Lewici zdjęli z wozu arkę pańską i znajdującą się razem z nią skrzynkę, w której ułożone były złote przedmioty. Ułożyli je na wielkim kamieniu. Ludzie z Bet-Szemesz dokonali całopalenia i złożyli panu w tym dniu krwawe ofiary. Pięciu władców filistyńskich, zobaczywszy to wszystko, jeszcze tego samego dnia powróciło do ekronu. Guzy złożone przez Filistynów jako dar pokutny dla pana są następujące: Jeden za Aszdot, jeden za Gazę, jeden za Aszkelon, jeden za Gat, jeden za Ekron. Prócz tego były złote myszy, według liczby miejscowości filistyńskich, podlegających pięciu władcom, tak z miast warownych, jak i z miejscowości otwartych. Świadectwem na to wszystko jest wielki kamień, na którym postawiono arkę pańską. Istnieje on aż do dnia dzisiejszego na polu Jozłego z Betrzemesz. I zabił pan ludzi z Betrzemesz, bo spoglądali na arkę pańską. Spośród ludu zabił siedemdziesięciu mężów. Lud zasmucił się, ponieważ pan dotknął ich wielką plagą. Mówili więc mieszkańcy Bet-Szemesz: Któż zdoła stanąć przed obliczem pana, przed tym Bogiem świętym? Do kogo uda się on od nas? Wysłali więc posłów do Kirjat-Jearim z zawiadomieniem. Filistyni oddali Arkę Pańską, Przybywajcie i weźcie ją do siebie. Przybyli mieszkańcy Kiriat-Jearim, zabrali arkę pańską i wprowadzili ją do domu Abinadaba na wzgórzu. Eleazara zaś syna jego wyświęcili, aby strzegł arki pańskiej. Od chwili przybycia arki do Kiriat-Jearim upłynął długi okres lat dwudziestu. Cały dom Izraela zatęsknił za Panem. Wtedy Samuel tak powiedział do całego domu Izraela: Jeśli chcecie się nawrócić do Pana z całego serca, usuncie spośród siebie wszystkich bogów cudzych i asztarty, a skierujcie wasze serca ku Panu, służcie tylko jemu, a wybawi was z rąk Filistynów. Synowie Izraela usunęli Baalów i asztarty, i służyli tylko samemu Panu. Wtedy Samuel zarządził. Zgromadźcie wszystkich Izraelitów w Mispa, będę się modlił za Wami do Pana. Zgromadzili się w Mispa i czerpali wodę, którą rozlewali przed Panem. Pościli również w tym dniu, tam też wołali: Zgrzeszyliśmy przeciw Panu. Samuel sprawował sądy nad Izraelitami w Mispa. Skoro Filistyni posłyszeli, że Izraelici zebrali się w Mispa, Władcy Filistynów wyruszyli przeciw Izraelitom. Kiedy usłyszeli o tym Izraelici, zlękli się Filistynów. Wtedy Izraelici prosili Samuela, nie przestawaj modlić się za nami do Pana, Boga naszego, aby nas wybawił z rąk Filistynów. Samuel wziął jedno jagnię z sące i złożył je na całopalenie Panu. Wołał do Pana w sprawie Izraela, a Pan go wysłuchał. W czasie, gdy Samuel składał całopalną ofiarę, Filistyni przystąpili do walki z Izraelitami. W tym dniu zagrzmiał Pan potężnym gromem przeciw Filistynom, wywołując popłoch, tak iż ponieśli klęskę w obliczu Izraelitów. Mężowie Izraelscy wyruszyli z Mispa i puścili się w pogoń za Filistynami. Bili ich aż do Betkar. Potem Samuel wziął jeden kamień i ustawił między Mispa a, a Szen. Nazwał go Eben Haezer, mówiąc: Aż dotąd wspierał nas Pan. Filistyni zostali pokonani tak, że nie wkraczali już odtąd do krainy izraelskiej. Ręka Pańska zawisła nad Filistynami po wszystkie dni życia Samuela. Powróciły do Izraela miasta, które zabrali im Filistyni. Od Ekronu aż do Gad. Izraelici zabrali z ręki Filistynów również te ziemie, które do nich należały. Nastał też okres pokoju między Izraelem i Amorytami. Samuel sprawował sądy nad Izraelem przez całe swoje życie. Corocznie odbywał podróż do Betel, Gilgal i Mispa, sprawując sądy nad Izraelem we wszystkich tych miejscowościach. Potem wracał do Rama. Tam bowiem był jego dom. Tam też sądził Izraela. Tam również zbudował ołtarz panu. Na dzisiejszy fragment z Nowego Testamentu wybrałem 24 rozdział Ewangelii według świętego Łukasza, werset od 44 do 53. Fragment ten mówi o ostatnim spotkaniu zmartwychwstałego pana ze swoimi uczniami. Na ich oczach zostanie wzięty do nieba. Od jutra będziemy czytać dalsze dzieje Kościoła, dzieje apostolskie. Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma i rzekł do nich Tak jest napisane Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem Wy jesteście świadkami tego Oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wysoka. Potem wyprowadził ich ku betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w Rok. Do usłyszenia.